Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dziś lecimy z testem petard Super Big Corsair od importera Tropic o kodzie produkty Kozora 204. Tutaj oczywiście serdecznie podziękowania do sklepu Pyropolska i pozdrowienia za podesłanie mi tych petard do testu. Oraz oczywiście pamiętajcie, że na te petardy, jak i wiele, wiele, wiele innych, macie kod taki jak mój kanał, tylko bez wykrzyknika, czyli TCPT na cały asortyment na Piropolsce. Także polecam serdecznie. A przejdźmy już do samego testu petard, które według mnie są bardzo ciekawe i na które warto zwrócić uwagę. A to dlatego, ponieważ jest to kolejna wersja nowej ery jakby petard, czyli emiterów na draskę. Mają certyfikat CE, mimo że to nie są zbyt mocne petardy i NEC-u bardzo dużo nie mają. Mają one klasę P1, czyli emiter dźwięku. Numer partii to jest 2018 rok, czyli no po prostu są one z 2018 roku, a NEC-u mamy aż 25,8 grama, czyli wychodzi nam troszkę ponad 2 gramy na petardę. Troszkę, dosłownie troszkę, niewiele więcej gram i o, i od razu ładniej prezentują się te nasze emiterki bez tego foliowego opakowania, chociaż troszkę jest to skórzone, ale pamiętajcie, że to petardy draskowe i trzeba być nieco dla nich bardziej wyrozumiałym. Jak otwieramy, to widzimy tutaj takie spore, czerwone petardy o żółtej drasce z naprawdę całkiem grubym korpusem. 12 sztuk w paczce, cena około troszkę ponad 2-3 złote, coś w tym desce, musimy za nie zapłacić. Tutaj jest coś dziwnego w środku, to chyba po prostu wywalę, wolę się nie domyślać, co to jest. A tutaj mam jeszcze wreszcie draseczkę, taką po prostu zapakowaną, że jakby ktoś nie miał zapałek, czy tam zapalniczki, bo zapałkami to ciężko takie petardy odpalać, to może użyć draski. Także lecimy z testem. Odpalamy. Czekajcie, niech się nie turla. Wyglądają całkiem ładnie. 5 metrów. Drugi zapłon. Zapłon jest naprawdę bardzo, bardzo długi. Ale było słychać, jak odłamki walnęły o tą puszeczkę metalową. Było słychać, może na filmiku też będzie trochę słychać. Teraz bierzemy puszeczkę, bo są trochę słabsze TC16, a TC16 mi rozwaliła garnuszek. Więc teraz poleci pod taką puchę i zobaczymy, jak wysoko ją podbije, czy ją rozwali, czy jak to będzie. Idealnie się zmieściło. Zapłon jest dosyć długi, za to naprawdę duży plus. Są bardzo bezpieczne. Pięknie, no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoko i bardzo ładnie ta petarda wystrzeliła. Okej, okay, więc tak jakby test na wodzie i test na śniegu. Zobaczymy, jak w porównaniu z TC16. Zobaczcie zresztą sami, że tutaj trochę dałem śniegu. I jak go przepalimy, on się stopi i zaleje petardy, więc się okaże, czy jest po prostu wodoodporna i czy wybucha w wodzie, czy też raczej nie. Na razie ładnie się rozpaliła, chociaż znacznie wolniej niż standardowo. Ale śniegu na to roztopiła dookoła siebie. I piękny się gejzerek zrobił. I naprawdę tutaj na śniegu też petarda da sobie radę naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, TC16, która była trochę wypałem, a tu nasz emiterek. Więc te petardy jak najbardziej nadają się do wody. I teraz po prostu sobie jedną rzucimy tak najdalej jak potrafię, żeby zobaczyć, jak ich dźwięk rozchodzi się z dalszej odległości. Ładnie się dymi. Całkiem ładnie, aż potrójne echo poszło. A potrójne echo to tak od petard Explosive 3 w górę. Więc całkiem fajne petardki. I ładny błysk, naprawdę myślę, że też widzieliście ten ładny błysk na filmiku. No i witam Was serdecznie na podsumowaniu wyścigu tych petard Super Big Corsair od Tropica. Też naprawdę petardy dosyć pozytywnie mnie zaskoczyły. Może nie są wybitnie mocne, słabsze nieco od TC16, przynajmniej pod
pod względem dźwięku, bo w sumie moc wyszło trochę, że w teściku trochę mają większą moc od TC16, ale to tak raczej fartem się im udało, bo po prostu TC16 była troszkę nie wypałem. Ale na pewno wielki plus za bezpieczeństwo, za jakość, za powtarzalność, że wszystkie petardy jak najbardziej są wypałami, wybuchają w ciężkich, trudnych warunkach, mokrych. To też jest na pewno godne uwagi, na co warto zwrócić uwagę. No i ten zapłon, który jest bardzo długi i widać wyraźnie, kiedy petarda się pali, że wydziela biały dym i wtedy wiadomo, że petarda nie jest niewypałem i żeby do niej nie podchodzić, bo dopóki się jara i mocno dymi, no to każdy wie, że petarda za chwilę może wybuchnąć. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego teściku. Ode mnie petardy mają 7 z minusem na 10, bo akurat nie są jakimiś królami opłacalności, ale są fajnie zrobione i całkiem mi się spodobały. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na stronę piropolska.pl i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.